Poniedziałek, 15 stycznia, Grzegorz Żądło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Trwa ustalanie przyczyn i wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem w Zawadzie, dzielnicy Włodzisławia Śląskiego. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęły trzy osoby, kierowca i dwoje pasażerów Audi. W poniedziałek w prokuraturze w Włodzisławiu Śląskim przesłuchano 24-latka kierującego Peugeotem. Według wstępnych ustaleń policji to właśnie on wymusił pierwszeństwo i spowodował wypadek. Fatima Orlińska. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i nieumyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego usłyszał 24-letni mężczyzna, który w sobotę wieczorem według policji i prokuratury doprowadził do czołowego zderzenia z Audi. Na miejscu zginął kierowca i dwoje pasażerów tego drugiego auta, a dwie inne osoby trafiły do szpitala. W sprawie został zatrzymany jeden z mężczyzn, jest to kierujący pojazdem marki Peugeot i z tych wstępnych ustaleń wynika, że mógł on nie zachować szczególnej ostrożności w przypadku, kiedy zdecydował się na skręt w lewo. Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu na wprost pojazdowi marki Audi A4. Prokuratura postanowiła nie ujawniać, jakiej treści zeznania składał 24-latek i jak odniósł się do stawianych mu zarzutów. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę wieczorem w Zawadzie, dzielnicy Włodzisławia Śląskiego. Kierujący Peugeotem 24-latek został zatrzymany zaraz po zdarzeniu, skąd trafił do policyjnego aresztu. Wiadomo, że w chwili wypadku był trzeźwy i nie był pod wpływem innych środków odurzających ani substancji psychotropowych. Wiele wskazuje, że do tragedii znacząco przyczyniła się prędkość, z jaką poruszało się Audi. Audi dachowało. Tym Audi podróżowało 5 nastolatków w wieku od 17 do 19 lat. Ich wydobycie z wraku tego pojazdu wymagało użycia przez strażaków specjalistycznego sprzętu. I na miejscu okazało się, że 18-letni kierujący Audi poniósł śmierć. Jego dwoje pasażerów, 18- i 19-latkowie, byli reanimowani. Niestety ich życia nie udało się uratować. Kolejni pasażerowie, 17-latka oraz 19-latek z obrażeniami ciała, trafili do szpitali. Wszyscy uczestnicy wypadku to mieszkańcy powiatu włodzisławskiego. Audi po zderzeniu kilkukrotnie dachowało, po czym uderzyło w sygnalizację świetlną, a następnie w latarnię. 17-latka z obrażeniami wielonarządowymi trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek trafił na oddział urazowo-ortopedyczny we Włodzisławiu Śląskim. Dziewczyna w dalszym ciągu przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Do naszego szpitala trafiła z bardzo poważnymi, wielonarządowymi obrażeniami. By uratować jej życie, musiała przejść wielogodzinną operację. Zabieg się powiódł, natomiast ze względu na charakter obrażeń, których znała, jeszcze przez dłuższy czas pozostanie w szpitalu. No a w dalszym ciągu jej stan jest ciężki i tutaj nie możemy być jeszcze w pełni spokojni o jej przyszłość. Pacjent jest przytomny, w kontakcie, rozmawia, jest z nim cały czas jest kontakt z nim. Dla ustalenia dokładnego przebiegu wypadku konieczna będzie opinia biegłego sądowego. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok ofiar, zlecono również badania toksykologiczne. Jaworzno chce wspólnego biletu dla osób, które jeżdżą autobusami PKM w tym mieście, a jednocześnie korzystają z transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z taką propozycją władze Jaworzna zwróciły się do GZM, Kolei Śląskich oraz Polregio. O tym, jakie są szanse na taką integrację biletową, Paweł Jędrusik. Jaworzno nie chciało być członkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ale teraz chciałoby korzystać ze wspólnej oferty biletowej. Obecnie transport organizuje na własną rękę. Od początku powstania metropolii zabiegaliśmy również o to, aby łączyć metropolię z pozostałymi organizatorami, którzy są wokół, i takie porozumienia mamy zawarte chociażby z MZK Jastrzębie. Był czas w 2018 roku, kiedy prowadziliśmy rozmowy z miastem w sprawie wspólnego biletu, natomiast nie zakończyły się one jakimiś rozwiązaniami, które zostały przyjęte. Obecnie Jaworzno ma konkurencyjne ceny biletów, bo za roczny bilet normalny trzeba tam zapłacić 240 zł. Nie ma raczej szans, żeby w tej cenie mieszkańcy Jaworzna mogli też korzystać z autobusów czy tramwajów ZTM. Próbujemy, testujemy, sprawdzamy możliwości i jestem przekonany, że nie chce mi się wierzyć, żeby inne podmioty nie kalkulowały i nie myślały też pod kątem klientów, jakimi są niewątpliwie mieszkańcy naszego miasta.
Na razie Jaworzno wysłało pisma, ale konkretów brak. Choć zarówno w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak i Kolejach Śląskich nie mówią nie. Rozmów w tej sprawie jeszcze jednak nie było. Wspólny bilet to przede wszystkim dobra informacja dla wszystkich pasażerów i Koleje Śląskie wystąpiły z zaproszeniem do stworzenia takiej oferty także do miast spoza Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Natomiast warto przypomnieć, że 1 marca ruszy program pilotażowy, w którym Koleje Śląskie, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Polregio zaproponują pasażerom wspólny bilet. Będzie to projekt pilotażowy, który potrwa do końca grudnia tego roku. Wspólny bilet dla wielu mieszkańców Jaworzna mógłby być dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla tych, którzy dojeżdżają do Katowic do pracy, która niekoniecznie mieści się w centrum stolicy województwa, gdzie kończą trasy autobusy z Jaworzna. Szpital Wojewódzki w Tychach ma nowy oddział obserwacyjno-zakaźny. Inwestycja za prawie 13 milionów złotych pozwoliła na stworzenie 8 izolatek, nowych łazienek oraz sali dla odwiedzających. Choć oficjalne otwarcie odbyło się w poniedziałek 15 stycznia, to pacjenci są tu przyjmowani już od początku roku. Oddział prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów cierpiących na choroby zakaźne, m.in. na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Karolina Komada. Po 12 miesiącach prac szpital Megrez w Tychach ma nowy oddział obserwacyjno-zakaźny, choć tak naprawdę to stary oddział w nowej odsłonie. W tym miejscu mieścił się kiedyś oddział obserwacyjno-zakaźny. Zostały wyburzone wszystkie ściany, wszystkie węzły wentylacyjne, kanalizacyjne, wszystkie piony. Zostało to wymienione na nowe. Projektant zaprojektował 8 sal izolatek. Łącznie oddział ma 15 łóżek, tylko w zeszłym roku szpital przyjął na oddział zakaźny prawie 860 pacjentów. Teraz możliwości wzrosły do nawet 1000 pacjentów rocznie. Nadal jest duże zapotrzebowanie diagnostyki i leczenia pacjentów z różnego rodzaju chorobami wątroby. I myślę to nie tylko o zakażeniach wirusem zapalenia wątroby typu B i C, z którymi właściwie świat zakaźniczy już sobie poradzi, ale z innymi przyczynami, z inną etiologią, również pacjentów z marskością wątroby w stadium kompensacji, dekompensacji. Przygotowanie nowych pomieszczeń dla oddziału kosztowało około 13 milionów złotych, z czego 8 milionów złotych to pieniądze z Unii Europejskiej, a 4 miliony złotych pochodziły z budżetu miasta Tychy. Moje doświadczenia, bo to jest to, że ja byłem pacjentem tego oddziału w zeszłym roku w wakacje i poznałem właśnie, na czym to polega i w jakich warunkach z jednej strony pracuje personel, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, z drugiej strony w jakich warunkach są pacjenci. One nie były złe, ale oczywiście mogły być lepsze i teraz na pewno będą lepsze. Co mają odczuć przede wszystkim pacjenci? Niewydolność układu pokarmowego, nerek, reakcje alergiczne, a nawet śmierć. Tak może skończyć się podtruwanie psów trutką lub nabitą ostrymi przyrządami wędliną. Na takie pułapki trafili mieszkańcy Jaworzna, którzy spacerując ze swoimi psami natknęli się na nabitą pineskami kiełbasę. Po mobilizacji mieszkańców policji udało się zatrzymać kobietę, która rozrzuciła jedzenie. O tym, jak tłumaczyła swoje zachowanie i co jej teraz grozi, Karolina Komada. Chociaż podczas spacerów właściciele starają się mieć psy pod kontrolą, to są momenty, kiedy zwierzęta idą własną drogą. Lubią psy czasami iść w dane miejsce, bo tam akurat coś im pachnie, więc wracają z powrotem, żeby tam coś, może jakaś przekąska, kosteczka czy cokolwiek. No i lepiej popatrzeć, co wkłada do pyska. Bo może zjeść coś, co mu zaszkodzi, tak jak w Jaworznie, gdzie kobieta podrzucała kawałki wędlin z wbitymi pineskami. Sprawą zajęła się policja. Po zabezpieczeniu nagrań z monitoringu i ustaleniu wstępnych okoliczności od świadków dokonaliśmy ustalenia i zatrzymania tej kobiety w wieku 69 lat, mieszkanki Jaworzna. Kobieta tego samego dnia na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszała zarzut usiłowania uśmiercenia nieokreślonej liczby zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta tłumaczyła, że wyrzuciła starą kiełbasę jeszcze ze świąt i wbiła w nią pineski, ponieważ frustrowały ją szczekające psy sąsiadów oraz to, że właściciele nie sprzątają psich odchodów. Jeden z mieszkańców o całej sprawie poinformował lokalne media i to właśnie dzięki mobilizacji mieszkańców udało się znaleźć kobietę.
To jest przykład na to, że magia internetu działa. Gdy ludzie zobaczyli ten incydent, kiedy ktoś podtruwał, chciał zatruć czy zabić te psy, zgłosiło się wiele osób, które chciały znaleźć sprawcę tego wykroczenia. Ludzie, którzy w sąsiedztwie mieli kamery monitoringu, szybko przejrzeli zapisy monitoringu z danego dnia, no i tak udało się wytypować osobę, która była podejrzana, a teraz, jak się okazuje, no której postawiono zarzuty. Jak informują weterynarze, takie przypadki zdarzają się dość często i często też kończą się tragicznie. W wielu przypadkach nie ma możliwości odratowania przebitych ścian przewodu pokarmowego. Zagrożeniem może też być jedzenie nabite trutką. Właściciele nam przynosili różnego rodzaju produkty żywieniowe typu kawałki kiełbasy, szczęki, w których była wsypana jakaś trutka chemiczna na szczury czy na ślimaki i też wtedy zatrucia przebiegają z objawami neurologicznymi, z objawami gastrycznymi, wymiotów, biegunki są też bardzo trudne do opanowania i też zależy to oczywiście od dawki toksycznej, jaką przyjął pacjent, jego objawy kliniczne, jego rokowanie i możliwość wyleczenia. W tym przypadku żaden pies nie ucierpiał. Jeden, który próbował zjeść starą kiełbasę z pineskami, od razu ją wypluł, a jego właściciel powiadomił o sprawie policję. Kilka tygodni temu, często całą rodziną, ubieraliśmy choinkę. Teraz trzeba znaleźć chętnego, który ją rozbierze. Ale to nie koniec, bo z przyschniętym już drzewkiem trzeba jeszcze coś zrobić. Pomysły na niepotrzebne już choinki mają niektóre miasta. Paweł Jędrusik. W Bytomiu choinki, ale tylko te w doniczkach, dostają drugie życie. Te z poprzednich zbiórek można już zobaczyć w kilku miejscach. Teraz miasto ponownie zachęca mieszkańców do współpracy w zazielenieniu Bytomia. Żeby po jej rozebraniu odnieśli żywą choinkę do zaplecza technicznego miejskiego zarządu Drugi Mostów. Taka choinka ma szansę ukorzenić się na nowo w Bytomiu, ponieważ miejski zarząd Drugi Mostów podda ją zabiegom pielęgnacyjnym i posadzi na jednym ze skwerów w Bytomiu. Podobnie jest w Rudzie Śląskiej. Tam do końca stycznia żywą choinkę można przynieść do Biura Utrzymania Zieleni MPGM TBS. Ważne jednak, żeby drzewka miały korzenie. Choinki zostaną zasadzone jedynie w momencie, kiedy będą dogodne warunki. Jest jeszcze jedno miejsce do oddawania choinek. Jest to REP numer 2 w dzielnicy Wirek na ulicy Osiedlowej 6. W Katowicach choinki z kolei nie zyskują, a dadzą życie, bo miasto wykorzystuje je w nieco inny sposób. Jeżeli chodzi o te drzewka naturalne, one po rozdrobnieniu poddawane są również procesowi technologicznemu i zamieniane na taki granulat, który później służy jako nawóz przy zakładaniu na przykład trawników w mieście. Natomiast sztuczne choinki w wielu miastach mieszkańcy powinni wystawiać jako odpad wielkogabarytowy, zgodnie z harmonogramem odbioru. Taki był poniedziałek. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.